Nie bez powodu ten serial Stanisława Barei zdobył status kultowego. To kwintesencja absurdów życia codziennego epoki Polski Ludowej. Największe obok Misia osiągnięcie reżysera. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o kultowych Alternatywach 4, najsłynniejszym serialu Stanisława Barei. Bareja zawsze specjalizował się w komediach. Początkowo były to filmy typowo rozrywkowe. Z czasem reżyser coraz częściej wprowadzał karykaturalnie przetworzone elementy otaczającej nas rzeczywistości. Nikt nie zapomni znakomitych dialogów z Poszukiwanego Poszukiwanej, czyli Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Scen z produkcją Bimbru na przemysłową skalę przez Mieczysława Czechowicza. Bareja osobiście też pędził znakomitej jakości samogon. Czy też puenty filmu sugerującej, że w PRL dobra pomoc domowa zarabia znacznie więcej niż wykształcony inteligent. Bareja miał zresztą swoich ulubionych wykonawców. Niemal w każdym jego filmie pojawiali się Wiesław Gołas i Wojciech Pokora, tworząc niezapomniane kreacje. Wtajemniczeni wiedzieli również o pewnej słabości reżysera. Bareja lubił sam grać w swoich obrazach, praktycznie w każdej swojej produkcji miał niewielką rolę. Na planie Alternatywy 4 pojawił się dwukrotnie jako dzielnicowy. Serial składał się z 9 odcinków, każdy o długości ponad 50 minut. Dał to reżyserowi możliwość zaprezentowania galerii postaci i sytuacji będącej obrazem PRL w krzywym zwierciadle. Nowy blok na warszawskim Ursynowie zasiedlał bowiem cały przekrój ówczesnego społeczeństwa. Od wysoko postawionego działacza PZPR, czyli Jerzego Gajosa, po przedstawiciele praskiego lumpenproletariatu Witolda Prykosza. A dodatkowo jeszcze naukowcy, lekarz, szalony wynalazca, robotnik budowlany, śpiewaczka operetkowa i stryptyzerka. Nad całością czuwał gospodarz domu Roman Wilhelmi, sprytny partyjny karierowicz, rodem z Półtuska, który zdegradowany do roli dozorcy za wszelką cenę próbował odzyskać dawną pozycję. Chyba nikt z mieszkających w tamtych czasach na Ursynowie nie mógł zarzucić twórcom filmu braku spostrzegawczości. W serialu były bowiem wszystkie charakterystyczne elementy życia na tym osiedlu. Regularne odcinanie dostaw wody i prądu, ostatnia największa nitka, sam mieszkałem w takim miejscu na Ursynowie, brak komunikacji autobusowej, infrastruktury, czyli jeden sklep w okolicy najczęściej zamknięty i księżycowy krajobraz spowodowany budową innych bloków. Nie bez powodu jeden z bohaterów serialu zaklinał się, że nie wymelduje się z Warszawy, bo na Chamowie nie będzie mieszkał. Największą siłą serialu były jednak dialogi sytuacyjne i absurdalne sceny, które mogły się wydarzyć wyłącznie w tamtych czasach. Należało do nich przydzielenie jednego mieszkania dwóm rodzinom, noszącym podobne nazwisko – Kołek, Kotek, czy zamurowanie całego mieszkania przez ekipę budowlaną. Ta ostatnia sytuacja miała zresztą swój odpowiednik w rzeczywistości. Bareja wzorował się na głośnym wydarzeniu na początku lat 80. Ujawniono wówczas, że tuż przed oddaniem warszawskiego MDM-u zamurowano pokój w jednym z budynków osiedla, gdyż nie można było usunąć stamtąd betoniarki. Nie było czasu na poważniejsze prace, bo towarzysz Bierut już czekał na uroczystą akademię i przecięcie wstęgi. Cała sprawa ujrzała światło dzienne dopiero wiele lat później, gdy ktoś zauważył, że jedno z mieszkań ma mniej pokoju niż inne zlokalizowane na tym samym pionie. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Zakończono je ostatecznie w 1983 roku. Władze traktowały produkcję jako rodzaj wentylu bezpieczeństwa. Była to świetna okazja do pokazania, że w Polsce istnieje wolność słowa i każdy może mieć swoje zdanie. Nie oznaczało to oczywiście, że Bareja nie miał problemów z cenzurą. Raz w tygodniu odbywały się posiedzenia komisji kolaudacyjnej, na którym wskazywano reżyserowi, co musi usunąć z przygotowanego już materiału. Bareja zgodził się na wprowadzenie aż 26 poważniejszych zmian w scenariuszu, gdyż za wszelką cenę chciał, aby serial został wyemitowany. Był już wtedy poważnie chory na serce, a wiedział, że Alternatywy to znakomity materiał, który zapewni mu uznanie. Dlatego też przystał na daleko idące zmiany, które można dostrzec dopiero po obejrzeniu pełnej wersji serialu.
Przed premierą usunięto na przykład wszystkie wzmianki o Katyniu. Wprawdzie sama nazwa nigdzie nie padła, ale w rozmowach Wiesława Gołasa i Mieczysława Fojta aluzje były czytelne dla każdego. Cenzura jednak nie widziała tego, co w serialu najważniejsze, czyli kroniki codziennego życia PRL-u. Zachowania ludzi, dla których ogromnym szczęściem było otrzymanie paczki żywnościowej z zagranicy, działaczy partyjnych trzymających w domu kopię bitwy pod Grunwaldem, gdyż nie mieściła się w pokoju, zatem obraz zagięto pod kątem prostym, obowiązkowych prac społecznych czy powszechnego łapówkarstwa załatwiania spraw na zasadzie znajomości. Puenta serialu też nie jest najciekawsza. Stanisław Anioł, zdegradowany do roli dozorcy, aktywista PZPR, skompromitowany na skutek intrygi lokatorów, okazał się osobnikiem niezatapialnym i niebawem pojawił się w roli kierownika osiedla. To była kwintesencja PRL-u. Postacie takich aniołów widywaliśmy codziennie, podobnie jak puste półki sklepowe. Ale w tamtych czasach mieszkania były dostępne za niewielką relatywnie cenę i nawet problemy bytowe nie mogły przeszkodzić w radości ich otrzymania. Poza tym dla wielu z nas były to czasy młodości, natomiast absurdy codziennego życia uznawano za rzecz naturalną. Taki był świat, który nas otaczał, co znakomicie wzmacnia popularność serialu Barei. Świadczą o tym nie tylko jego częste emisje czy wydanie na płytach DVD, ale również publikacje prasowe i rozmowy z aktorami. Pojawiła się nawet gra planszowa Alternatywy 4, a na ścianie bloku przy ulicy Grzegorzewskiej 3, gdzie realizowano zdjęcia, wisi tablica z serialowym adresem. Nazwę Alternatywy nadano też jednej z ulic Ursynowa. Więcej o serialu